podziemiach dzisiejszych miast kryją się ich historie. Niekiedy nawet nie zdajemy sobie sprawy, że pod naszymi nogami znajdują się całe cmentarzyska. Dwa z nich stały się także atrakcjami turystycznymi. Bezpośrednio pod kościołem Świętego Jakuba w centrum Brna znajdują się katakumby, które po praskich są największymi w Europie. Brneńskie katakumby są wyjątkowe ze względu na swoją autentyczność. Kiedy zostały odkryte, to było nadzwyczajne, wyjątkowe odkrycie, jeśli chodzi o skalę w całej Europie. Stan znaleziska był taki, że wszystko było nienaruszone. W tej kostnicy są pochowani głównie mieszkańcy Brna, którzy nie mówili po czesku. Są to przesiedleńcy, migranci, którzy przybyli tutaj z innych krajów, kiedy zakładano miasto. W czasie prac przez katakumby nie dało się przejść. Wszystko wokół było wypełnione szczątkami zmarłych, więc zgodnie z naszym planem zaczęliśmy je porządkować i wszystko poukładać i uporządkować w taki sposób, aby zatrzymać proces rozkładu, aby ten cenny bank kodów DNA, który tutaj się znajduje, został zachowany dla następnych pokoleń. Jeszcze przed pracami w katakumbach zaprosiliśmy 7-8 moravských artystów plastyków i poprosiliśmy, aby po obejrzeniu tego miejsca pomyśleli nad czymś, co chcieliby stworzyć dla tej przestrzeni. Zaraz przy wejściu można zobaczyć drzwi, które wykonał artysta kowal Paweł Tasowski. Jest również autorem krzyża ambony, który został umieszczony w stylizowanej kaplicy. Przy wejściu do historycznej części mamy umieszczoną rzeźbę Charona. Wykonał ją Józef Zachradnik, a została wykonana z kawałków stali nierdzewnej. Artysta je zespawał i stworzył postać starca, który przewoził zmarłe dusze przez Styx do Królestwa Zmarłych. Następnie mamy tutaj rzeźbę Jaromila Gargulaka. Jego złote łzy spadają na schody do nieba zbudowane z czaszek. Jest też tutaj parawan wykonany bardzo interesująco techniką szklanych ścian. Mamy też rzeźbę młodego plastyka Garycho, Wieczny Świt. Jest to postać, której płaszcz z kapturem ma złoty, lustrzany blask. Została umieszczona w jednym z pomieszczeń. W tej stylizowanej postaci odbijają się ściany. Wszystkie te rzeźby stały się częścią katakumb, przestrzeni, która jest miejscem do rozmyślań, gdzie człowiek powinien zadawać sobie pytania dotyczące swojego życia, jego końca i tego, co będzie później. Zajrzymy teraz do innej części historycznego centrum Brna. Koło Zielonego Targu znajdziemy klasztor kapucynów. W krypcie pod kościołem pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego byli chowani bracia i dobroczyńcy zakonu. Kapucyni odprowadzali swoich zmarłych w ostatniej drodze w dość specyficzny sposób. Miało to również swoje odbicie w ich podstawowym charyzmacie, czyli ubóstwie. Po obrzędach pogrzebowych w kościele, bardzo skromnych, kondukt ruszał do podziemnej krypty, gdzie składano ciało na wieczny spoczynek. Jednak co ciekawe, bez trumny. Za dobre zachowanie zmumifikowanych szczątków odpowiadają dwa czynniki. Pierwszy to wentylacja. To jest w zasadzie system świetlików, które doprowadzają tutaj na dół do krypty zimne powietrze. Drugi to korzystne podłoże, na którym stoi kościół, jak i krypta. Te dwie podstawowe rzeczy umożliwiły odpowiednią mumifikację, czyli wysychanie ludzkich szczątków, tak aby nie dochodziło do niepożądanych procesów rozkładu. Pochowanym w tym miejscu osobistościom przewodzi Franciszek Baron Trenk, który trafił do kapucyńskiej krypty zgodnie ze swoją ostatnią wolą, jako prosty pokutnik, co bardzo kontrastuje z jego szalonym życiem i niesławnym końcem w celi zamku Spielberg. A z tym jego poniemnym, niesławnym zabierem.
To miejsce nie jest ani muzeum, ani galerią lub czymś w tym rodzaju. Jest to naprawdę miejsce ostatniego spoczynku, a jego przesłanie jest bardzo proste. Pamiętaj, człowieku, że twój czas się kończy i postaraj się o to, abyś potrafił go dobrze wykorzystać.